Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z Diablo 2 Resurrected z tej serii rozgrywka paladynem na poziomie piekielnym i mamy nową broń, która daje aż dwie plus 2 do umiejętności paladyna. Przy czym planuję sobie zrobić duszka w tym oto mieczu, a no właściwie już zrobiłem, tylko potrzebuję dobić do 60 zręczności i będzie jeszcze lepiej. Także nie tylko paladyna, ale o tam 50% więcej obrażeń zadanym nie umarłem, ale tak naprawdę to będzie bardziej przydatne. Także sobie zrobiłem już broń. I co? I sobie pojedziemy na czarne moczary, bo trzeba pofarmić ostro hrabinkę. Pojedziemy sobie, nie wiem gdzie, ale gdzieś tam przy drodze. Nie wiem, czy to by było akurat poza drogą, jeżeli chodzi o te. Ohohohohohoho. No, dobra. Nie bij się z nimi. Chodź tu. Tu nie ma nikogo. Ciekawe, gdzie jest ta wieża? Coś jej nie widzę na razie. Aż ty. Wszystkie te lokacje poboczne już porobiłem. O, jest wieża, coś niedaleko. No, ale będziemy szli na zasadzie lewa jego. Mać, tak. I do przodu. W lewo, tak? W lewo, to tutaj. Sztileto. Siłą rzeczy nie ma innej drogi. I co? Znowu w lewo? Wydaje się, że tutaj będzie ta właściwa droga. Nie wbiję chyba tego poziomu. No to w ogóle nie było tu. Dlaczego? Miała być lewa jego mać. No niestety nie zadziałało. Więc nie wiem. Tu w lewo. W lewo.
Nie wiem. Coś to nie działa. Dobra, idziemy tędy, zobaczymy. Może akurat. W lewo. Cel jest taki, żeby na razie po prostu dropić runy, zorientować się, bo... Z tego co zauważyłem, to wcale nie musi być dobrze. No i co? Stąd... Wcale nie wiodło do... na lewo. Znaczy na lewo finalnie tak, ale tak nie do końca. Dobrze, że tą drogę akurat wybrałem, więc troszeczkę szybciej tutaj... Zaszedłem, ale no bez rewelki powinienem szybciej zajść. Więc znowu idziemy w lewo. Okej. I zręczność, tak. Nowa umijka. Już mamy 26, to jeszcze do tej tarczy sobie damy. I teraz voilà. Proszę bardzo. Dwa duszki, no i to będzie to. Plus dwa do wszystkich umiejętności, więc już tego jest naprawdę sporo. Dobra. No i to już można sprzedać. O, runa Eth. Bardzo ładnie. W lewo, tak? W lewo, w lewo. Tam Chris został. Ja to się go weźmie. A na Chrisa. Miłego dnia życzę. Ale już teraz z mieczorem chodzę. Uwierz w ducha. Co, mamy runę Eth. Runa jest już trzecia. Czyli co, będzie Ith? Tak jest. I Ith jest druga. No i dobra.
Dobra nasza. Trzy doskonałe klejnoty i znowu będziemy sobie zamieniać. A ja nie piję herbatki w ogóle. Herbatki. I tak. Trzeba sobie zbierać jeszcze czaszki. No i dobra. Jedziemy z tym koks. 454 many, także super. No i w lewo, tradycyjnie. Teraz jak wyszedłem tutaj, chyba tu się akurat korytarz kończy, to możemy sobie dokończyć i ruszamy tu. Gizarma. Aha, kolego, ile ty masz? Trzeba będzie ci ściągnąć to. Niebawem. To jeszcze nie teraz może. Super, mamy. Trzeci poziom wieży. Jeszcze nie awansuje tak szybko. Dwurocz, no to niestety nie. I teraz tu. Dobra. Jedziemy. Teraz w sumie mam w lepszej bazie tego ducha.
22-15, dobra. Co? I teraz znowu w lewo odbijamy. O, Runatal, proszę. Ogromny miecz. W lewo i znowu w lewo tutaj. To znowu będzie ślepa uliczka? Może nie. Siema, siema. A w ogóle tak, to tarcza ma już 21, bazowe 15, czyli musimy do 26 dobić. Dobry. Tak. Będzie dodatkowa mikstura, czyli to będzie można sprzedać. Sto siedemdziesiąt sześć. O, no ale słaby. Runatal jest trzecia dopiero. Czy dopiero? Jest po prostu trzecia. O, i mamy.
Dobra, no to leci. Teraz 22, 15. Niestety nic nie podbiło. Więc śmiem wątpić, czy to coś daje. Bojowe berło. Jest. Poziom czwarty. No i to chyba był krótki poziom. Bojowe berło. Ciekawe, co to jest. Ale obrażenia są nawet słabe. Może nie być rewelacji. Zobaczymy. Plus 2 do umiejętności nawrócenie. Coś takiego. Hyperion. To chyba była mała tarcza, nie większa.
No dobra. Trzydzieści pięć tysięcy wstrząs. O, jest strasznie słabe. Strasznie słabe. Sto dwadzieścia osiem tysięcy. To bardzo dużo. Ciągle ta zasada lewa jego nie działa. Gdzie tu w takim razie się skierować? Gdzie jeszcze trzeba odbić w lewo? No to tam jest jedyna droga tak naprawdę. Pozostała. Dobra, już widzę. Już widać. Ale już jak. Muszę to. Popędzlujesz całą mapę, no bo. Akurat nie jest wielka. Oczywiście wolałbym tylko iść do hrabiny i koniec. Osobiście. Ona jest ewidentnie odporna na magię.
Real Ed, strasznie słabe te mikstury. Strasznie słabe to wszystko. Czy ja muszę beczki porozwalać? To masakroza. Po raz kolejny takie słabe. Nie o to, ja nie o tym walczyłem, ja nie o tym. Dobra, nie chce mi się tego w sumie już. Przehandlowywać, po prostu zapisz, o. I jeszcze raz piekło. I jedziemy z koksem. Dobrze cię widzieć. Witaj w imieniu zakonu. No może Ral będzie do zamiany, ale co to za... Co to w ogóle za runy, no? To w ogóle Okand Depot Wood na poziomie piekielnym. Ja rozumiem, że tam rozpiętość tych run jest większa, największa siłą rzeczy, ale i tak to nie powinno tak wyglądać. Mamy Edh drugą i Ral. A Ral jest akurat trzecia, dobra. No dobrze. Kapliczka zdrowia. O, jest już wieża, bardzo ładnie. Jak fajnie. Cyk. I od razu idziemy do wieży. Kubani. Przedstawił jakieś mikstury pełnego wzmocnienia, bo ich mi brakuje. Tak w chwili obecnej. Nawet dobrze, że one wypadły. Runa Ral będzie do zamiany. Spoko, na lewo. O, dzień dobry. Sobie zrobimy i tu bijemy, co tu jest.
Ort będzie na pewno pierwszy, bo wyzułem się z ortów. No ale to tragedia dalej jest, tragedia. Znowu było. Smocza tarcza. Dobrze ci widzieć. Dobrze. Dobrze, że dobrze. Zemsta, 3 do oczyszczania. Dobra, tędy. Spróbujmy się znaleźć na osi X. Muszę iść w lewo.
Lewa jego. Aha, przez ściany w ogóle kolega atakuje, także spoko. Także spoko. Uhu. Miłego dnia życzę. Miłego dnia. O! Odporność na zimno. Chochlikowa peleryna. Może... Może to była zbroja dla tego? Bo w sumie nie można w niej zrobić słowa runicznego, to kto wie. Co by można było mu dać? Tarcza wszystkie odporności daje. Słabo. Szansa na zdobycie przedmiotów. Nie, to by musiało być coś do wszystkich tych odporności. Także to pójdzie na spill. No i chyba zacząłem się przyzwyczajać do tego buildu. Trzeci poziom.
ją tam przewiercił. Oho. Zostań na chwilę i posłuchaj. Dobry wieczór. Lecie do zamiany. Czternaście do siły, 10 do many. Słabo. Ametyst i szafir. 80 koła, cyk. Inkasujemy.
Powiedzmy z runą dolu to już jest lepiej, ale wciąż bez rewelacji. Wciąż bez rewelacji. No ale dobra. Jedziemy. O, Kain. Jedziemy. No tak. Odporność na trucizny. 23%. Skraca czas zamrożenia o połowę, no ale daje na ogień też. Także... No nie. Kadol i Amn. Amn jest chyba pierwsza, no bo tu poszła Amn. A mamy dwa razy Dol, także nie jest źle. Super po prostu. Brawo ty. Już sobie zginął. Szybki jest. Weź już nie gin. Żeby się dało wpływać na nastawienie tego najemnika, to by mu dało, żeby się nie angażował w walki. Ale niestety nie ma takiej opcji. Ała. Gdzie będzie ta wieża? O, kapliczka doświadczenia.
Proszę. Miłego dnia życzę. Nie wiem, czy w końcu odnalazłem tą wieżę. Wydaje mi się, że nie. O, jest trzeci. I rubiny jest akurat drugi. No, rubiny się zaczynają. Aha, jeszcze mam jeden, więc będzie doskonały. I tym samym możemy sobie spróbować tutaj zmienić coś. F2 będzie super combo. O. Tak, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Nie wiem, czy jest, bo pierścieniem też działa. O, proszę. No, czyli można sobie zamieniać. To super. Miejsca się zrobiło teraz. I o to chodzi, i o to chodzi. No. Dobrze. Nie ma widocznie jeszcze wieży nigdzie. Także możemy sobie pobiegać. Już drogi czy coś. Gdzie ta wieża? Gdzie ta wieża?
oskubany. Się przyczaił. Tam była jedna runa. Gothic Bow. Nie mogę nieść nic więcej. No i tak się zdobywa expa, martwa łotrzyca. Jestem przeciążony. Już? Nie mogę nieść nic.
Wartaru Natal, dobrze. Ort? Ral. Ale Ral będzie chyba druga dopiero. Także tego. Dobrze cię widzieć. Witaj w imieniu zakonu. Ale słabe. Ty tam idziesz. Thank you.
Rakaniszu. Siemano. Poszedłem całkiem na lewo i co? Nie udało się. Musiał dosłownie całą mapę przejść.
Strasznie nie po lewo. Nie wiem, jak to uwarunkować. A już się musiał przypałętać. Siema. Coś mi się wydaje, że to będzie bardzo długie farmienie tej farminy, bo runy wcale nie chcą wyskakiwać jakieś dobre. Możliwe, że wbije ten 75. Jeszcze będzie mało. Szafirek, o super. Doskonały szafir, super. Thank you.
Dwa gniazda, no trochę mało. Trzeba przyznać, że nawet poziom many jako tako się utrzymuje na wysokim poziomie. Ja myślałem, że będzie drama, to tu łódko na te 454 to nawet jakoś to się trzyma. Dwa topaziki. No i jedziemy. Chodź, 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 chodź. Najkrótszy, najszybszy. Tak trzeba. O, coś tam jest otwarte. O kurde. Wyżynny topór unikatowy. Przystrój do umiejętności mistrzostw bojowych. Hmm.
Szansa na otwarcie rany i magiczne przedmioty. Wykradzione ze szansa trafienia mięso drap. Bardzo ciekawe. Da barba. Tiro na tira. Runa Nef, runa Am. Co za dziadostwo. Dobrze cię widzieć. Miłego dnia. Warunka Amn, druga. Runka Nef, też druga. Trzeci pierścień. Nie, tam słabe. Siema. Aż ten punkt nawigacyjny mi się przesuwa. O proszę, znowu. Podejdźmy gdzieś do ściany. O, właśnie.
żołnierza. Jest kolejna kapliczka. Kuba nie taki wytrzymał. Jestem przeciążony. Nie mogę jeść nic więcej. Zostań na chwilę i posłuchaj. Zdolności do bojowych. Raczej na sprzedaż.
Najciekawsze jest to, że ja daję mu też aurę wigoru i on niby szybciej biega, a dostaje tą aurę. A mimo tego potrafi się czasem zakapućkać i nie uciekać tam, gdzie ja chcę z nim uciec. A tam jeszcze jedna jest kapliczka doświadczenia, więc zaraz będziemy tam łowić sobie. Odporności na ogień, dobra. Krótka włócznia, dobra. Szafir. Ze skazą. A, już klątwa wjechała, więc po ekspieniu. Nie mogę jeść nic więcej. Ja coś tam zarobiłem. Cymbilon. Claymore. Miłego dnia życzę. Witam.
poziom 60 wymagany, no bez przesady. Bez przesady. Chyba będzie miksturka do zrobienia. Co po XP-em to moje, nie? Szafirek. Mamy dwa. Wielgachny oblężniczy łuk. Chyba sobie nie poekspiłem tak za długo. A już bijamy do wieży. Jestem przeciążony. Lekiera, tak? Przedmioty też rzadko kiedy są jakieś dobre, mocne. Oj, kiepsko będzie szło to farmienie coś. Coś to kiepsko będzie szło.
w sumie i tak będę musiał pójść tamtą chyba odmienną drogą, bo... O, jak dużo mikstur mam nagle. Wow. Sporo. I bardzo dobrze. Dobrze cię widzieć. Witam. No masakroza. Drugi klejnot. Druga mikstura. Wszystko na dwa.
Czyżby było już pierwsze 2,5 miliona? Za niebawem. Coś mi dobrze podpowiedziało, że trzeba było tu iść. Halo. Jest runa. Ral. Lewa.
kurwa jego. Wścieklizna. Zamroczenie. Irunaral, gdzie ty jesteś? Tu. Trzy runy Ral. 13 do wszystkich odporności, 3 do zdrowia. Skraca czas zamrożenia, ble. Dwa 15 nadal.
zakonu. Wartownik błyskawic. Siedemdziesiąt osiem. Mamy jedno gniazdo, no ale niestety to jest troszeczkę za mało dla najemnika. Troszkę za mało. Lewo, czyli tutaj. Ej, no co ty robisz? Teraz tak. Szedłem tutaj, to na lewo, to muszę iść prosto, tak jakby. Jest, super. Dzień dobry. Witam, piąty poziom. O kurde. Runa Eth jest najgorzej. Z baru, chłopie. O kurde. Aha, zginął mi. No nie za fajnie. Zginął mi. Dwadzieścia cztery, siedemnaście. Nie, to nie będę chyba ściągać. Może to jest tylko mit mój, że... że mógł nie ubierać. No bo skoro już ma 24 i 17, to odporności nieznacznie urosły. Nie będę mu ściągać. Trzecia runa Eth.
I chłopie. Możesz tu podejść. Nie mogę jeść nic więcej. Kurastowa. Tędy. Dzięki. Dzięki. Runa pól, wreszcie coś konkretnego. Fajna, pierwszy raz taką mam. Wreszcie. Może sobie jeszcze jedną rundkę zrobię? Czy raczej już skończę? Pofarmię sobie kiedy indziej. 25 tysięcy jest warta taka runa, wow. No dobra. Sobie skończymy, zrobimy sobie przerwę. Będziemy kontynuować w następnym odcinku. Bo... No niestety spodziewałem się czegoś lepszego, ale dramat jest. Dramat pól. Ale przynajmniej mamy widzę, że jeszcze do zręczności muszę uderzyć. Ale to tyle w tym odcinku. Już nie wiem, 4 rundki chyba zrobiłem na tą hrabinę. Trzymajcie się, do następnego i hej.